Cześć, witam. Witam Was ze Starego Rynku w Poznaniu, sprzed kamienicy numer 84, w którym mieści się Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. To muzeum powstało dzięki fundatorowi Ignacemu Mosiowi, który przekazał temu muzeum swoje zbiory poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi. Chciałam Wam pokazać te zbiory, ale niestety nie udało mi się uzyskać zgody dyrekcji, ponieważ jak się okazuje, do tego muzeum, jedynego, które do tej pory zwiedzałam, jest potrzebna zgoda najwyższej dyrekcji. Trzeba najpierw napisać wniosek, potem poczekać na uzyskanie akceptacji, a potem poczekać na zgodę. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, także jak już powiedziałam, wnętrza muzeum Wam nie pokażę, ale wszelako do niego zapraszam, bo wnętrze jest bardzo interesujące. Można zobaczyć wiele eksponatów związanych z Henrykiem Sienkiewiczem, z jego powieściami, na przykład tłumaczenie jego powieści na wiele różnych języków. Można zobaczyć jego pamiątki związane z literacką Nagrodą Nobla, a tak wygląda folder reklamowy związany z tym, że właśnie muzeum. Pomimo, że muzeum nie przyjęło mnie życzliwie, to jednak jeszcze raz powtarzam, do tego muzeum Was zapraszam. A zgodnie z tradycją z tych filmów zatytułowanych z wizytą u, dzisiaj jestem z wizytą u Henryka Sienkiewicza, proponuję rozdanie. Sięgnę teraz po książkę, którą przygotowałam Wam na to rozdanie. To jest właśnie ta książka. Książka zatytułowana jest Marię i jego życia, napisana przez Barbarę Wachowicz, znaną dziennikarkę i znawczynię literatury. W książce tej przekonacie się, jakim romansowym człowiekiem był Henryk Sienkiewicz, jak łamał kobiece serca i dlaczego. Książkę tę otrzyma osoba, która pod filmem zostawi odpowiedź na pytanie, w którym roku Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla i za jaką książkę ją otrzymał, czyli poproszę o tytuł. Jeszcze raz Was przepraszam, że pokazuję Muzeum Mickiewicza z chodnika, ale... Sienkiewicza. Przepraszam, Andrzej mi mówi Sienkiewicza, że pokazuję Muzeum Sienkiewicza z chodnika, no ale takie są realia w tymże muzeum, jak już Wam przedstawiłam. Niemniej jednak, samo muzeum, jeszcze raz powtarzam, warto odwiedzić, zapraszam i dziękuję, do zobaczenia.